Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Max Dante. Dzisiaj taki nietypowy film, ale sami zobaczycie. Chciałbym was zaprosić do opisu, w którym jest link do fajnego Discorda. Dołączcie tam, nie pożałujecie, a sami zobaczycie, że super fajne. A teraz intro i lecimy. Jeden z niewielu polskich kanałów poświęconych tematyce gier myśliwskich, Max The Hunter. Wybrałem się za bykami. Chodziłem w lewym górnym rogu mapy. Przy jeziorze. Ostatnio widziałem tutaj tak ogromnego byka, że sam nie mogłem uwierzyć. Niestety nie udało mi się go strzelić, ponieważ uciekł. Postanowiłem, że dzisiaj go odnajdę i strzelę. Chodziłem wzdłuż jeziora, szukałem jeleni, których piją. Widziałem parę innych byków, lecz niestety to nie były te, na które liczyłem. Aż w końcu w pewnym momencie zobaczyłem, że idzie mityczny byk. Od razu wiedziałem, że to jest on. Przepiękne poroże, ogromne, medalowe na pewno. Postanowiliśmy, że go podejdziemy, albo on podejdzie nas. Zobaczymy, co będzie. Był też jeden inny byk, lecz nie na nim się skupialiśmy. Stanąłem pod drzewem, zacząłem wabić. Niestety nie przychodził, aż pewnego czasu po moim zwabieniu podszedł bardzo blisko, ale nie chciałem go strzelać ze sztucera. Postanowiłem wyjąć łuk i go zastrzelić. Był ze mną kolega, który mi towarzyszył. Wyciągnąłem łuk w pewnym momencie, jak był blisko i... Byk leżał na miejscu. Sam się ucieszyłem ogromnie. Oczywiście z bykiem została zrobiona sesja pamiątkowa. Tutaj dorzucam screenshot, jak leży. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Z tej strony był Max The Hunter. Do zobaczenia.